Moi drodzy, wszyscy wiecie, że Opel Meriva to jest cudowny samochód. Bez wątpienia świetny samochód do jazdy na co dzień. I ja przez ostatnie 2 lata jeździłem nim prawie codziennie. Auto wyśmienite. Ale co jest lepsze od jednej V8-ki? 2 V8-ki w Challengerze. Panie i panowie, 2 Challengery w moim garażu od dzisiaj oficjalnie i cieszę się, że mogę wam to powiedzieć. To jest mój nowy samochód na daily, chociaż mam na niego niecne plany, które bardzo was zaskoczą, ale o tym w dalszej części materiału. 2 Challengery w garażu Bucza, coś nieprawdopodobnego, 2 V8-ki, potężne V8-ki. Tak brzmi poezja, poezja. Nie mogło być innego auta, jest naprawdę ekonomiczny swoją drogą. Wiecie już o tym, że pali 7 litrów przy spokojnej jeździe, ale to... To brzmi równie dobrze. I oba samochody w tym wydaniu to jest spełnienie moich marzeń. Naprawdę, auto weekendowe, auto do jazdy na co dzień. I tak jak wam wcześniej wspomniałem, mam niecne plany związane z tym samochodem. Słuchajcie, oddajcie się trochę i ja powiem wam troszeczkę więcej o perspektywie przyszłościowej, najbliższe kilka tygodni. Ten samochód wygląda cudownie, przepięknie, jest idealny wizualnie. Dlatego ten samochód będzie taki sam. Hold up, wait a minute. Słuchajcie, zobaczcie na to auto i zobaczcie na to auto. One się różnią, ale będą identyczne. To jest folia satynowa, tutaj jest white body, tu bez white body. Tutaj jest maska groźniejsza, tutaj jest bardziej spokojna. I to wszystko będzie takie samo. Ten samochód będzie wzorem dla tego auta. Całe poszerzenie white body, inna felga, zderzak od Hellcata, od razu też większy splitter. Jak zderzak, to również maska. Maska będzie z 2 wlotami, tak samo jak w tym samochodzie. I to jest mój plan na tamten samochód, a teraz zobaczcie, jak wyglądało moje pierwsze upalenie po odbiorze tego Challengera. Upalaliśmy go srogo. Jakie kłęby dymu, zobaczcie. Przepraszam bardzo, że ja wasz samochód upalam. Przepraszam, to jest twoje auto. Ja już wychodzę. Jak to twoje auto? O co chodzi? Co on mówi? Co ten Buczo mówi? Tak, to jest twój przyszły samochód. Ty, drogi widzu, weźmiesz udział i wygrasz ten samochód w loterii auta dla widza. Ale zanim opowiem wam więcej o loterii Challengera, zobaczcie, jak wyglądał dzień odbioru tego samochodu. Pierwsze mycie po odbiorze, słuchajcie. Zobaczymy, za ile umyjemy bydlaka. Tych Challengerów to już się namyłem w swoim życiu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest zdrowy silnik. Sprawdziłem go pod każdym kątem i... No, nie dopierdzielę się nawet do żadnego przewodu, do żadnej uszczelki, do żadnych wycieków nie ma, to jest piękne. Ja mam szczęście do tych samochodów ze stanu, naprawdę. No i ten dźwięk, wydech. Brawo! Brawo dla tego człowieka, który wymyślił V8-kę, która brzmi jak potwór! Pierwsze miejsce na światłach, wyłączę tą trakcję. No i powiedzcie mi, jak tu nie kochać tych samochodów? Z tego miejsca bardzo przepraszam, że upalam twój samochód. Bo to jest samochód, który prawdopodobnie ty wygrasz, drogi widzu, w losowaniu auta dla widza. Ten samochód jest do wygrania dla jednego z was. I tym samochodem jeden z was będzie woził się po Warszawie ze mną na 2 Challengery, na 2 V8-ki. To jest cudowna sprawa, a przy okazji zobaczcie, jak to kopi. Co to jest za cudowny samochód? Szczęśliwy samochód. Dużo szczęścia mi daje, naprawdę cała akcja, całe przygotowania do tego. Skoro silnik w tym Challengerze to jest potężna V8-ka, no to strona internetowa całej akcji, w której finałem będzie losowanie auta dla widza, to wygraj v8.pl. Na tej stronie jest już spy photo gotowego projektu, czyli tego auta, które jest po tuningu wizualnym, czyli dołożone white body, zmieniony kolor, maska, zderzak, wszystko na podobieństwo 800-konnego Redaya. Tam będzie działała się cała akcja, więc już teraz wejdź i zobacz, jak wygląda auto. A przy okazji zostaw swój numer telefonu, a oczywiście totalnie bez zobowiązań i za darmo, na który dostaniesz powiadomienie o starcie akcji, żebyś nie przegapił loterii. Samochód kupiony, odebrany, sprawdzony, zanim zacznę jeździć nim na dobre,
po Polsce, to chciałem sprawdzić, czy ta V8 jest zdrowa. V8 to jest bardzo dobry silnik, najlepszy do tego samochodu, ale są jednak wady, które mogą wystąpić w tych autach i ten samochód ich nie ma. Kolejny dobry zakup z mojej strony. Auto jest perfekcyjne, w perfekcyjnym stanie i nie tylko rocznik wskazuje, bo auto jest jak nowe w zasadzie, 2019 rocznik. Fajnie on sobie pracuje. Skrzynia biegów, każdy bieg, piątka, bez zarzutu, ósemka, wszystko. Trzech diagnostów sprawdzało ten samochód i dla mnie to jest naprawdę istotne, powtórzę wam, i nie ma się do czego doczepić. Piękna sprawa. Trochę fantów. Zobaczymy, jak duża kulka wyjdzie z tego. Ojej. Pierwsze upalenie Challengera. W tym samochodzie liczy się styl, sportowe zacięcie, silnik świetny, wysokopojemnościowy, ekonomiczny? Jest ekonomiczny, bo spali bardzo niewiele jak trzeba. Wygoda? Jest wygoda. Ma nawet wpięcia pod foteliki z tyłu. To jest auto idealne, najlepszy samochód w tych pieniądzach ever. To jest moje zdanie, już od kilku lat wam je powtarzam i ten samochód to powtarza. No kuźwa, świetna sprawa. Dosłownie dwa te same Challengery. Chodźcie, podejdźcie bliżej, ja wam pokażę, co tutaj będzie zmodyfikowane, bo ten samochód jest świetną bazą do modyfikacji wizualnych. To jest czarny, ale to jest czarny połysk, więc będzie satyna. Więc żeby była satyna, musi być oklejony, ale przed oklejeniem, tutaj widzicie, nie ma white body, więc będzie dołożone white body, takie jak w Redaju, i będzie on poszerzony dosłownie tak samo jak Redaj. Chodźcie z przodu tak samo, zobaczcie, tutaj jest zwykły zderzak przedni. Będzie od Hellcata, czyli bardziej masywniejszy. Tutaj większy splitter, tutaj też poszerzony będzie. No zupełnie inny, dużo lepszy samochód. Dokładnie identyko robimy, co Hellcat Redaj. Tak samo maska. Zobaczcie, maska ma jeden mały wlot. To jest spoko, ładnie wygląda, ale musi być jak Hellcat Redaj. Więc kupuję maskę i maska będzie z dwoma wlotami, tak samo jak moja od Hellcat Redaja. Dodatkowo jak poszerzymy ten samochód po bokach, tutaj przy nadkolach, no to przecież muszą wejść też dystanse. Dystanse tak samo, auto będzie poszerzone. I od razu zaznaczam, nie będę tu sygnował żadnych znaczków Hellcata albo czerwonookiego Redaja. Nie lubię tego i nie szanuję, no bo tak jakbyś do zwykłego kompota 1.6 dorzucił znaczek M3. Nie ma czegoś takiego, więc tutaj też czegoś takiego nie będzie. Ostatnia sprawa, felgi i rejestracja. I obie z tych rzeczy będą się zgadzały, to znaczy felgi od SRT, więc samochód dokładnie takie same felgi jak Hellcat Redaj i rejestracja. Poczekajcie tu chwilę. W9 Buczo. Dzień dobry Państwu. Ktoś z was, kto teraz ogląda ten materiał, będzie jeździł swoim Challengerem z takimi rejestracjami. W9 Buczo. Kupiłem go i odebrałem w Polsce. Jest naprawiony, ale był uszkodzony, importowany ze Stanów Zjednoczonych. Te uszkodzenia były marginalne, był uszkodzony z przodu. Jest naprawdę solidnie naprawiony na nowych elementach. I na tym mi właśnie najbardziej zależało. Swoją drogą w ogóle niewiele osób robi modyfikacje wizualne w tym stylu, czyli poszerzenia w Challengerach. To jest naprawdę dobry ruch i zobaczycie, jak dobrze to będzie wyglądało. Przypatrzcie się temu autku teraz. W środku też jest bardzo przyzwoity, praktycznie to samo. Hej, ja siedzę teraz w twoim samochodzie, w twoim przyszłym aucie. Podejdź za mną, usiądź ze mną, podejdź bliżej. Oprócz kierownicy na Alcantarze, to w zasadzie to samo. Tutaj też masz Alcantary, zobacz. Będziesz siedział tak jak ja. Też można sobie grawerować, słuchaj. Zawsze sobie lubiłem pisać na tej Alcantarze, potem wszystko się ściera. Nie masz tylko trybu Launch Control, ale masz tryb Sport w zasadzie, na którym jest taki tryb, powiedzmy. To jest taka różnica względem Redaja, ale uwierz mi, na spokojnie ci to wystarczy. www.wygrajv8.pl. Idealna nazwa do tej pięknej, głośnej i szybkiej V8-ki. Ten samochód jest genialny, naprawdę zakochałem się w nim. Odebrałeś już swój samochód? Niedługo już tak wyjedziesz ode mnie. Niedługo jeden z was odbierze po wygranej loterii Challengera. No i zawieszenie Bilstein, czyli to lepsze. Ten samochód ma zawieszenie takie sportowe, usportowione albo wręcz sportowe.
Nie wiem, czy zobaczycie to tutaj. Nie, no zobaczcie, tam się kryje piękny Bilstein. No i przez to samochód naprawdę sztywny. Kiedy trzeba, to jest sztywny, a kiedy trzeba wybrać zawieszenie, bardzo ładnie pracuje. Przyszły też felgi. Ja cię sunę, cudowne są. Zaraz wam je rozpakuję. Takie felgi mam w Redaju i te same będą w tej V8. Jaram się w opór. Kurde, kawał dobrego koła. Już nie jedna taka akcja miała miejsce w Polsce. Nie jedno losowanie i naprawdę radość tych ludzi, którzy wygrywają auto, odbierają, jest to ich własnością. To są autentyczni ludzie. Wszystko jest permanentne i widać tą radość. Widać to, jak ludzie się cieszą, jak im to życie zmienia. To przekonało mnie do tego, żeby wejść w tą akcję i podzielić się tym, co ja mam z wami. Panie i panowie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Fajnie, że mogłem podzielić się swoim prywatnym samochodem i sami wiecie, jakie są plany związane z przyszłością tego auta. To auto będzie twoje, gwarantuję ci to. Do następnego, trzymajcie się i subskrybujcie program High Five. Cześć!